Dobry wieczór i zdróweczko w sobotni wieczór, właściwie nawet wielkosobotni wieczór. I dzisiaj będzie odcinek specjalny w pewnym sensie, ponieważ nie taki jak zwykle. Co mnie do tego skłoniło? Otóż film Egzorcysta, który pewnie każdy zna, bo to klasyka, nie tylko horroru, ale filmu w ogóle. Zresztą zdobywca Oscara między innymi za montaż dźwięku w filmie, więc również moja dziedzina. Ale muzyczka, która jest w intrze filmu i która towarzyszy gdzieś tam co chwilę, pojawia się ten główny motyw przez cały film, to jest jedna z takich muzyczek, która nagrała mi się w głowie od pierwszego usłyszenia i co jakiś czas mi gra w głowie. To jest po prostu coś, czego nie można się wyzbyć i to się nie nudzi. Mimo wszystko przez tyle lat nie pokusiłem się o to, żeby ją zagrać, a to jest zaledwie parę nut. I to bodajże dokładnie w tym fragmencie to są tylko cztery nuty. I zaprogramowałem sekwencję w monologu, tylko pierwszą sekwencję tego intra. Same nuty. W oryginale brzmi to tak. Tu dochodzą dzwoneczki, ale to są dokładnie te same nuty. I dokładnie to samo wchodzi na mugu prawdopodobnie. I tak to sobie leci w kółko. Cały czas jest to samo. Dochodzi tylko coraz więcej instrumentów granych cały czas na tych samych nutach, tylko ewentualnie z jakąś transpozycją od jedną oktawy, dwie oktawy i tak dalej. No i jak wyszło to odtworzenie nut w przypadku sekwencji na korgu? Trochę inaczej. Nuty są te same, ale przerwy pomiędzy nimi są trochę inne. Tak brzmi sekwencja z tych samych nut, które są użyte w intrze Egzorcysty. Już słychać w ilu filmach, w jakiej gigantycznej ilości utworów zostało to wykorzystane. Dokładnie ta sekwencja nut. Że już nie wspomnę o całej elektronice. To jest tak klubowy motyw. Tak mniej więcej brzmiało to w interpretacji na Korga Monologa i Beringera Crave'a. Crave jest klonem Muga Mother 32, czy Mother 32. Jest to dokładnie Mug 1 do 1.
nierozróżnialny w testach, w ogóle nie da się rozróżnić, żadne ucho nie odróżni, że to jest inny instrument. To jest dokładnie Moog Mother, stąd to wspaniałe, ciepłe brzmienie. Taki coverek, a właściwie inspiracja z Egzorcysty. Jednego z moich ukochanych filmów w ogóle, a oczywiście horrorów, no to zdecydowanie, to jest chyba pierwsza trójka, I w końcu to, co mnie nurtowało przez wiele lat i chodziło mi po głowie i gdzieś cały czas mi się śpiewało, grało i tak dalej, dzisiaj zrealizowałem i bardzo mnie to zacieszyło i mam nadzieję, że również Wam sprawiło to chociaż chwilkę radości, a zatem koniec tego krótkiego, nietypowego odcinka. Zdróweczko, wesołych świąt, spokojnych i zdrowych.